Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Psy tropiące na wielkiej niedźwiedzicy. Szukają mordercy? Pies stracił tu trop, cofnęli się. Traktorzysta z promilami i bez uprawnień. Traktorzysta został zatrzymany. Policjanci po cywilnemu, bus na niemieckich tablicach, tropiące psy i zamknięta ulica. Taki widok zastali mieszkańcy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy w środę. Legnicy policjanci tłumaczą, że mundurowi prowadzili działania operacyjne objęte tajemnicą. Z naszych informacji wynika jednak, że chodzić może o sprawę brutalnego morderstwa, do którego doszło tutaj przed miesiącem. Przypomnijmy, że sprawcy nadal nie wykryto. W środę przed południem nieumundurowani funkcjonariusze zamknęli ulicę Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy i przeczesywali okolice wraz z psami tropiącymi. Wywołało to poruszenie wśród okolicznych mieszkańców. Idąc na działkę, widziałem, jak pies szedł tutaj z tropiciem, takie, bo to można od razu wyczuć, prawda? No i doszedł do skrzyżowania. Pokręcił się, obstawa policyjna była, ruch był zatrzymany, ja się wcale nie dziwię temu. No i sprawa tego rodzaju, że pies stracił tu trop, cofnęli się i tam stoi, tam w samochodzie chyba jest. Także tyle to, co mogę zauważyć. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy udzielił wypowiedzi w tej sprawie portalowi regionfan.pl. Komentarz jest jednak tajemniczy. Policjanci z Legnicy wspólnie z policjantami z Niemiec wykonują czynności operacyjne. Na tę chwilę nie mogę udzielić informacji co do szczegółów tych działań. Tymczasem, jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, owe działania operacyjne polskich i niemieckich funkcjonariuszy mogą dotyczyć głośnego morderstwa, do którego doszło z końcem października. Przypomnijmy, że w bloku przy Wielkiej Niedźwiedzicy odnaleziono ciało jednej z lokatorek. Kobieta zginęła w swoim mieszkaniu, a sekcja zwłok potwierdziła, że mamy do czynienia z zabójstwem. Sprawcy do tej pory nie odnaleziono, a mieszkańcy ulicy nie kryją, że cały czas poruszeni są sprawą. To jest szok. No jak można w domu kogoś zamordować, wie pan? Tu się zdarzały takie historie, że tam okradli kogoś czy coś, bo takie rzeczy się zdarzają. Ale nic więcej. Pytana o sprawę, legnicka prokuratura konsekwentnie odmawia komentarza dotyczącego etapu, na jakim jest śledztwo, tłumacząc to jego dobrem. Czy oznacza to, że sprawca to nadal niewiadoma dla służb? Oby prawda okazała się inna, a groźny przestępca został zatrzymany, nim dojdzie do kolejnej tragedii. Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 46-letni kierowca ciągnika rolniczego, zatrzymany po krótkim pościgu na terenie gminy Pęcław. Jak się okazało, nie było to jego jedyne przewinienie. Patrolując gminę Pęcław, mundurowi zwrócili uwagę na jadący drogą ciągnik rolniczy z przyczepką. Policyjny patrol w czasie wykonywania służby na terenie gminy Pęcław zauważył na drodze traktor jadący z przyczepką. To przyczepka była załadowana drewnem, ale w taki sposób, że w każdej chwili groziło, że to drewno spadnie na jezdnię. Również na tej przyczepce znajdował się pasażer, który tam nie powinien się znajdować, przepisy tego zabraniają. Policjanci postanowili zatrzymać traktorzystę do kontroli. Na widok radiowozu traktorzysta przyspieszył, zjechał w polną drogę i zaczął uciekać. To trwało bardzo krótko, traktorzysta został zatrzymany. Wtedy okazało się, że ten mężczyzna jest nieczeźwy, ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, nie ma żadnych uprawnień. Jego traktor nie posiada aktualnych badań technicznych, w ogóle jest niezarejestrowany. Drewno oczywiście było przewożone w sposób nieprawidłowy, nie było przymocowane. Również sam pasażer na tym ładunku w każdej chwili mógł spaść. Kierowca został zatrzymany. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli grozi mu kara do 5 lat więzienia. Dodatkowo mężczyzna będzie również odpowiadał za kierowanie bez uprawnień, nieprawidłowe przewożenie ładunku i osób, a także brak badań technicznych i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym.
październiku cała Polska żyła historią 24-letniego motorniczego z Wrocławia. Młody pracownik MPK po wypadku jego tramwaju zachował zimną krew i sprawnie przeprowadził ewakuację palącego się pojazdu. Teraz pan Kamil, który od zawsze interesował się koleją, otrzymał zaproszenie od Legnickiego Ośrodka Szkolenia Maszynistów Kolei Dolnośląskich, gdzie mógł zasiąść za sterami pociągu. Kamil Szymański wrocławskie tramwaje prowadzi już od prawie 2 lat. Głośno o młodym motorniczym zrobiło się jednak w połowie października tego roku. Pan Kamil po zderzeniu prowadzonego przez niego tramwaju z ciężarówką sprawnie ewakuował z palącego się pojazdu 40 pasażerów. Dzięki takiemu zachowaniu udało się uniknąć tragedii, za co wówczas został doceniony przez swojego pracodawcę. Warto podkreślić wzorcową postawę naszego motorniczego, który w pierwszej kolejności zadbał o bezpieczeństwo pasażerów. W tej trudnej sytuacji zachował zimną krew i zadbał o to, aby wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pojazd i on jako ostatni wyszedł z tego pojazdu. Teraz bohaterskiego motorniczego doceniły też Koleje Dolnośląskie, które postanowiły pomóc mu spełnić kolejowe marzenie. Jeżeli ktoś w Polsce marzy o tym, żeby zostać maszynistą, to powinien się znaleźć tu właśnie u nas w tym miejscu. Chcieliśmy panu Kamilowi zrobić tutaj wielkie kompendium wiedzy na temat kolei, ale okazało się, że tak naprawdę pan Kamil olbrzymią wiedzę na temat kolei już posiada. Gdy okazało się, że wiedza wrocławskiego motorniczego jest wystarczająca, pan Kamil mógł zasiąść za sterami pociągu. Wprawdzie na razie tylko symulatora znanego z dolnośląskich torów Impulsa 45WE, jednak jak zaznaczają kolejarze i sam zainteresowany, oddającego wyzwania, z jakimi w czasie jazdy mierzą się maszyniści. Fajnie, że mogłem sobie całą trasę tutaj z Wrocławia do Legnicy przejechać. No jest to dla mnie takie faktycznie było takie z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony całkiem łatwo mi to nawet jakoś poszło. Niewykluczone jednak, że pan Kamil wkrótce zasiądzie za sterami prawdziwego pociągu. Koleje Dolnośląskie zaproponowały mu bowiem udział w kursie maszynistów. Po spełnieniu tych podstawowych wymogów na maszynistę zapraszamy pana Kamila na szkolenie w zakresie świadectwa maszynisty, czyli takie szkolenie, które pozwoli mu samodzielnie prowadzić pojazdy. No i to miejsce dla pana Kamila już czeka. Bardzo dziękuję za taką propozycję. Jeżeli faktycznie będę mógł dopełnić tych wszystkich wymogów, ponieważ są związane również z tym wymogi zdrowotne, to postaram się, żeby właśnie skorzystać z tej oferty, bo no jednak myślałem o tym już od jakiegoś czasu i jakby no dla mnie to jest faktycznie takie spełnienie się. Po wymagającym, trwającym 1,5 roku szkoleniu pan Kamil będzie mógł spełnić swoje kolejowe marzenie. Przedstawiciele spółki zaznaczają jednocześnie, że widzieliby w swoich szeregach osoby, które posiadają takie cechy charakteru jak bohaterski motorniczy z Wrocławia. Bo na jakość pracy maszynistów wpływa nie tylko wiedza teoretyczna i umiejętności, ale też umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ponad 22 tysiące wypożyczeń, ponad 47 tysięcy przejechanych kilometrów i około 1800 użytkowników. To bilans pierwszego sezonu polkowickiego roweru miejskiego. Oficjalnie rozpoczął się on 8 czerwca i jak się okazało, był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Są już plany na kolejny sezon. Już pierwszy miesiąc funkcjonowania polkowickiego roweru miejskiego był obiecujący, jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkańców. Dane na koniec listopada mówią same za siebie. Ponad 22 tysiące wypożyczeń rowerów, ponad 47 tysięcy przejechanych kilometrów i blisko 1800 użytkowników. Jak na 50 rowerów i 9 stacji, myślę, że wynik jest naprawdę imponujący. Polkowiczanom pomysł z rowerem miejskim podoba się, choć mają też pewne spostrzeżenia. Dobra rzecz, no ładnie to wygląda, wszyscy podziwiają, przyjezdni i inni, no że takie coś jest. Dla młodych tak, a młodzi to na starsi to nie wiem, czy umieją się jak to posługiwać, to może trochę za bardzo skomplikowane. Ja mam też telefon, nie wiedziałbym jak to z tego daje sobie spokój, jak z tego skorzystać. Wniosków i propozycji po pierwszym sezonie funkcjonowania roweru miejskiego jest więcej. Są to niesamowite cenne sugestie, które mam nadzieję w przyszłym roku uda się wdrożyć, mianowicie są petycje o nowe lokalizacje, o nowe stacje rowerowe. W tym roku rozpoczęliśmy z 8 stacjami, w ciągu roku dołożyliśmy jedną plus okazjonalne podczas wydarzeń i myślę, że na przyszły rok dojdzie minimum kolejne 8 stacji rowerowych, czyli w centrum miasta, przy przychodni, na Polkowicach Dolnych. Trwają rozmowy z przedstawicielami firm, również tymi największymi, czyli KGHM. Zobaczymy, może uda się zrobić stację przy kopalniach. Mamy też sugestie od matek z dziećmi, proszą o rowery z fotelikami. Mam nadzieję, że to również uda się doprowadzić do realizacji ten pomysł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku liczba rowerów miejskich w Polkowicach znacznie wzrośnie, od 80 do nawet 100. W tym roku przedsięwzięcie to kosztowało około 150 tysięcy złotych, z czego blisko 50 tysięcy złotych pochodziło od partnerów projektu, czyli firmy Volkswagen Motor Polska, CCC oraz Sanden.
był jednym z najważniejszych i największych zakładów produkcyjnych zarówno w przed, jak i powojennej historii Lubina. Mowa o popularnym w mieście defilu. Tradycyjnie po raz kolejny spotkają się jego pracownicy. Każde spotkanie to dla byłych pracowników Zakładu Instrumentów Lutniczych okazja do wspomnień. W tym roku spotykamy się tutaj w Muzeum Historycznym w Ratuszu. Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych powstała w 1947 roku. W latach 50. zatrudniała większość mieszkańców naszego miasta. Największy rozkwit naszej fabryki był w latach 70., kiedy to pracowało w niej ponad 1000 osób. Coroczne spotkania odbywają się z okazji 22 listopada. To właśnie wtedy obchodzony jest Dzień Świętej Cecylii, patronki muzyków i lutników. Zapraszamy Państwa już w najbliższy czwartek na kolejne spotkanie pracowników Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych w Lubinie. O godzinie 16 w Małym Kościele odbędzie się msza święta, a następnie o godzinie 17 zapraszamy pierwszy raz do ratusza, do Muzeum Historycznego w Lubinie. Nie na Wzgórze Zamkowe jak w latach poprzednich, właśnie na to spotkanie. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli się bawić, wspominać oraz prowadzić ciekawe rozmowy na temat, jak to kiedyś wyglądało. W spotkaniu może wziąć udział każdy, kogo interesuje regionalna historia. Muzeum Miedzi w Legnicy odsłania kolejną wystawę. Tym razem będą to rzeźby ludzi i koni wybitnego węgierskiego artysty. Ekspozycja otwarta zostanie w piątek, ale placówka uchyliła już rąbka tajemnicy przed naszą kamerą. Szczegóły w relacji. Niezwykła wystawa współczesnego węgierskiego artysty zagościła w podwojach Legnickiego Muzeum Miedzi. Jego rzeźby uważane są za wybitne. Prace węgierskiego artysty, rzeźbiarza Lajosa Gyrfi. Węgierski Instytut Dziedzictwa zaczyna od takiego hasła. To znaczy, że nasz rzeźbiarz, którego pracę tu prezentujemy, czyli Lajos Gyrfi, dostał to odznaczenie. Jest to tak wysokiej rangi odznaczenie, jak złoty medal Gloria Artis w Polsce. Czyli mamy naprawdę ogromną przyjemność prezentować tutaj jego rzemiosło, jego pracę. Rzeźby artysty opowiadają o historii, tej odleglejszej, jak i tej bliższej nam. Rzeźbiarz zyskał poważanie środowiska dzięki idealnemu odzwierciedleniu ludzkich proporcji. Dzieła są realistyczne, ludzie przedstawieni takimi, jakimi byli, bądź takimi, jakimi ich sobie wyobrażano. Ale nie tylko ludzie wiodą prym w twórczości Węgra. Swoją twórczość skupił też m.in. na świetnym przedstawieniu koni. Stąd jest dużo postaci historycznych, dużo postaci królów właśnie na koniach. On wychowywał się na wielkiej niźninie węgierskiej, to znaczy w rodzinie, która hodowała na co dzień konie. Jego ojciec odcisnął wielkie piętno na twórczość tego artysty, ponieważ dawał mu wierzchowce do ujeżdżania, artysta galopował przed siebie i dlatego zakochał się w naturze i w klimacie swojej wioski rodzinnej. Nadając później odzwierciedlenie tej miłości w rzeźbie. W jego pracach odnaleźć można także nawiązania do historii Polski. Jest to na przykład rzeźba króla Jana III Sobieskiego czy papieża Jana Pawła II. Na tle wszystkich prac wyróżnia się jednak popiersie amerykańskiego artysty Louisa Armstronga. Muzeum Miedzi wystawę otworzy w najbliższy piątek o 17, jednak wcześniej, bo o 16 odbędzie się tam wykład dotyczący węgierskich miejsc pamięci na terenie Polski. Wstęp wolny. I to już wszystko w programie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.